Witajcie serdecznie. Tutaj Tadzik. No i właśnie musiałem przykucnąć. No właśnie, i dzisiaj chciałbym dla was nagrać no takie gówno, jednym słowem. Gówno, które już istnieje od jakiegoś czasu. A nie on tak dokładnie, widzicie, jest nim, tak dokładnie jest Kaczor Donald. No właśnie, tak więc, no ale to nie wszystko, nie kupuję z tego względu, że ja czytam Kaczora Donalda, tylko dlatego właśnie, że widzicie, że ciekawa dość zawartość się znajduje, trochę inna. No właśnie, niestety jak zwykle ta moja kamerka zakichana nie łapie ostrości. No nie wiem, słuchajcie, kiedy ona wreszcie uchwyci, ale no widzicie, no takie coś dzisiaj będziemy otwierać. Właśnie przed chwilą wstąpiłem sobie do sklepu. No i zakupiłem sobie za 10 zł takiego właśnie kaczorka. Kurczę, to jest. O dobra, no wreszcie jakoś, no jakoś mniej więcej uchwyciło. O dobra, teraz jest świetnie. Tak więc dzisiaj będziemy otwierać sobie no takie główienko, tak jak już wcześniej wspominałem. Główienko jest to dlatego, że mamy tutaj jakąś zabawkę, która oczywiście, no wiadomo, no nie przyda się w życiu. Tak samo i gazetki nie będę czytać, ale tak jak mówię, no kupiłem z tego względu, że najbardziej zaciekawiła mnie zawartość. No a tym bardziej, że ta zawartość to nie jest jedna saszetka, tylko właśnie limitka z Edenem Hazardem, którego nie mam. No właśnie, a to byłaby moja czwarta limitka, tak więc no myślę, że chyba by się opłacało kupić. Chociaż no ta wartość taka normalnie tej jednej limitki to jakieś no właśnie 9 zł, tak więc no nawet trochę taniej, no ale jeszcze mamy saszetkę, która normalnie w sklepach kosztuje 3,90, tak więc no może trochę się opłacało, tak więc no, a dzisiaj właśnie czy wczoraj, chyba wczoraj wyszła gazetka Jaski Kid, którą właśnie także no zastanawiałem się czy kupić, bo jest dość droga. Więc no nie wiem, ale za to zawartość jest naprawdę fajna, bo oprócz zwykłej saszetki jest jeszcze oczywiście limitka. No i oprócz tego jakaś mini puszka, tak? Ale taka pusta oczywiście, tak więc naprawdę no fajnie się składa i być może kupię, ale u mnie w sklepie niestety teraz nie było na ten czas. No a mam nadzieję, że limitki są różne, że nie jest tak, że jest jedna, no bo gdyby się okazało, że akurat Hazard, załóżmy, czy jakieś inne, które mam, tam by się znajdowały, no to trochę niefajnie. No ale i takie może by w przyszłości gdzieś do kogoś poszło. No nie wiem, ale nie wiem czy dobrze robiłem kupując właśnie tego Donalda. Prawdę mówiąc, słuchajcie, trochę już traciłem cierpliwość, dlatego kupiłem sobie tego Kaczora Donalda. No właśnie, a w ogóle nie wspominałem, gdzie się w tej chwili znajdujemy. No właśnie, wybiło mi już od jakiegoś czasu 250 subskrypcji. No i myślę, że przydałoby się wynagrodzić w ten sposób was. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, nagrywam właśnie w takim miejscu, dość ciekawym kominku. No, trochę nieelegancko tutaj. No wiadomo, no ale to mielibyśmy się spodziewać po kominku. Tak więc, no, będziemy sobie otwierać przy kominku taki unboxing w plenerze, którego dawno nie było. No właśnie, ostatnio nagrywany jakieś pół roku temu co najmniej, bo wtedy mieliśmy okazję ostatnio zobaczyć śnieg. Tak więc, no nieźle się wtedy bawiliśmy, zobaczymy. Czy teraz będziemy się tak bawić, no ale mam plany, słuchajcie, mam plany, tak więc sporo tych planów, tak więc no myślę, że w jakimś jeszcze tam czasie zrobię unboxing w plenerze. To prawda, kominek jest w domu, nie na dworze, no ale powiedzmy, można to nazwać innym miejscem niż tym, co zawsze. No i z tej okazji za 10 zł kupiłem sobie specjalnie i pamiętajcie, tylko dlatego, że zawartość jest ciekawa, czyli właśnie karty FIFA, które zbieram, no a reszty po prostu nie zbieram. Takich rzeczy już absolutnie nie czytam, tak więc no wyrzucam je w cholerę. No sorry, będę taki brawurowy, no ale no tak będzie. Tu od razu widzimy jakąś, albo dobra, zaraz do tego przejdziemy właśnie. Słuchajcie, zrobię sobie mini pauzę. No właśnie, mini pauza z tego powodu, że muszę po prostu utworzyć, kurde. Ale tutaj kurz fruwa, naprawdę dziadostwo syf. No i co, mamy to gówno. O proszę, już nawet nie wiedziałem, że tak łatwo rozpakuję. Gówno, które na pewno, zapewne jest made in China. Nawet nie chcę sprawdzać, bo to jest oczywiste. No ale my chcemy made in Italy właśnie.
Włochy są lepsze. No właśnie. No i także mamy saszetkę, tym razem już taką złotą, tradycyjną. No i niby w tej trafiają się gorsze karty niż w tej, też polskiej, ale w tej niebieskiej. Tak więc, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem czy to w ogóle, no takie są plotki, tak jak mówiłem. Ale nie wiem czy tak jest naprawdę, no. Skoro jest niby droższa, na przykład w Empiku, tam kosztuje 3,99 czy 4 złote, a normalnie 3,90, no. No, myślę, że niewielka różnica, no. No trudno, no. Saszetkę to już trudno, ale na pewno coś fajnego dostaniemy. Właśnie oprócz Just Kicka, który będzie kosztował 12 złote, niestety dość dużo. No ale tak jak mówię, ciekawa zawartość. No to właśnie 2 dni temu niestety przegapiłem niezwykle ważną okazję. Przegląd sportowy, o którym ja już wcześniej wiedziałem, bo już jakaś inna osoba mnie poinformowała, za to bardzo jej dziękuję. No ale niestety u mnie w sklepie nie było, a ponieważ to jest codziennik, przegląd sportowy, naprawdę była fajna zawartość, bo też była jedna paczka i limitka Thiago Silvy, której bym nie miał. No tak więc kurwa by się chciało powiedzieć. Przegapiłem super okazję, ale słuchajcie, to nie tylko, że super zawartość, ale oprócz tego to super cena, bo 2,90, taka okazja już raz była, chyba przy kolekcji właśnie Euro 2016, bo zawartość ta właśnie była załączona do Super Expressu, dokładnie była taka sama, no tylko wiecie, edycja Euro 2016, no czyli jedna paczka Euro i limitka chyba z glikiem wtedy to była, cena była prawie podobna. Czy być może taka sama, albo prawie podobna, także też bardzo tania i ludzie od razu hurtowo sobie kupowali. Ja też tak mogłem zrobić, co najmniej 3 kupić, no niestety ani jednej mi się nie udało, bo jakoś no czat mi po prostu nie dopisał, no ale już trudno, no. Od kogoś być może wymiancy, żebym dostał jakąś kurczę fajną powtórkową limitkę właśnie Silwy. No ale tymczasem mamy Hazarda, tak więc Hazarda mojego jednego z tych lepszych zawodników, jego też lubię, więc fajny. I to jest moja czwarta limitka, nowa. I co? I saszetka niestety się nie przygotowałem i nie wiem co zrobić. Wolałbym oszczędzać, kurczę, te paczki, no ale nie wiem czy mi się uda. Dobra, spróbujemy ręcznie. Dobra, słuchajcie, jednak mam nożyczki, tylko moi drodzy, będę musiał zrobić cięcie. No a gazetka pewnie wiecie, już od jakiegoś czasu ta istnieje akurat. Nie wiem, nie chcę wiedzieć, naprawdę nie chcę wiedzieć, bo no po prostu takie karty znalazły się w niezwykle śmiesznej prasie, że tak powiem. Właśnie Kaczora Donalda. No, no ja się tym w życiu oczywiście nie interesuję. Gazetę jeszcze prędzej mógłbym przeczytać, o ile to jest gazeta, czy to jest jakiś dziecinny komiks. Ale no o czym to już nie wspomnę, aż chciałbym też rzucić ze złości. No niestety będę brawurowy, brutalny, no ale no jaka to jest jakość, no już to widać. Dobra, nie wiem co z tym zrobić za bardzo, ale no, chujowa jakość, za przeproszeniem. Dobra, co? Już tą paczkę rozpakowałem, właśnie jednak mam nożyczki, udało mi się. O! Dobra, coś fajnego będziemy mieć. O, dobra, już widać, dobra, już wiem kto o nim będzie. Tak więc mamy karty. I co? Tu mamy Hazarda. Tu mamy. O proszę, Rafa Guerreiro. To jest International Star. Również zdobywca Pucharu Europy. No to oczywiście wszyscy wiedzą. Z Portugalii Rafael Guerreiro, który. Właśnie gracz Borussii, który wczoraj jako pierwszy otworzył wynik meczu. Właśnie w meczu Wolfsburg. Borussia Dortmund. Oczywiście Borussia jak zwykle w swoim stylu nieprawdopodobnie rozgromiła Wolfsburg. 5-1. Tak więc gratulacje. I dalej mamy Khedire. O widzicie, byłego gracza tego Realu Madryt. Saul. Myślałem, że to Koke. No teraz robimy sobie takie ćwiczenie ostrości. Zobaczymy, czy coś nam uchwyci ta dziadowska kamera. No dobra, dopiero teraz uchwyciło. Dobra, to z takiej perspektywy będziemy sobie nagrywać. O, jeszcze nie. Dykes, chyba, tak to się czyta. I właśnie, Gonzalo Higuain Gold.
Tej karty nie miałem oczywiście i znowu dobra wiadomość, chyba wszystkie karty mam. Chyba wszystkie mam. Właśnie jedyne to mam wątpliwości co do, kurczę, spadło, co do Saula i do Guerreiro. No, ale chyba mam. W 60% mam wszystkie. Znaczy właśnie nie mam wszystkich. No, dobra, to tyle na dziś. Dość długo otwieraliśmy taką jedną rzecz, no ale musiałem chwilę powiedzieć, co i jak. Bo naprawdę, no. No tak, dobra, to co? Myślę, że już kończymy jakoś to miejsce. Nie wiem, czy wam się podobało. No ale jeśli byście chcieli więcej takich unboxingów, to mi napiszcie. Ja zrobiłem z tego względu właśnie tutaj filmik, żeby wam po prostu, tak jak mówiłem, wynagrodzić te 250 subów, które no, niedawno uzyskałem. No, tak więc dzięki wam. No, i tak wygląda mój kominek. Nie będę go otwierał, bo nie chcę wiedzieć, co tam jest. Na pewno jakieś śmieci. No, a oprócz jeszcze tej paczki, zdobyliśmy, tak jak mówiłem, hazard na limitce. Dobra, dzięki za uwagę. No i co, dzięki za te 250 subów. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. No i co, dzięki za uwagę. Hej!